Szanowni, witajcie. To będzie opowieść o takiej bardzo znanej i starej już zagadce, która pojawiła się pewnie pierwszy raz w różnych książkach o zagadkach. No, dobre 100 lat temu albo jeszcze wcześniej. No mianowicie pewien gospodarz podróżował z wilkiem, kozą i kapustą. Tu wprawdzie jest jeszcze jakieś jedno dodatkowe zwierzę, ale to dlatego, że sztuczna inteligencja. Dwa, bo tu jest jeszcze drugie. No nie da się namówić, żeby narysować tylko wilka, kozę, kapustę, gospodarza i łódź i rzekę. Zawsze chciała coś dodać. No niech i tak będzie. No w każdym razie to nie była taka łatwa podróż, dlatego że gospodarz musiał zwracać uwagę. A, jeszcze ten wilk ma do tej rogi kozie. No proszę popatrzeć, jak ciekawie. Nie była to taka łatwa podróż, dlatego że gospodarz musiał uważać, bo pozostawiony samopas wilk z kozą był niebezpieczny dla kozy, a koza z kapustą była poważnym niebezpieczeństwem dla kapusty. No i dotarli do rzeki. Przy brzegu znaleźli łódkę, ale małą, taką, że tylko gospodarz i jedno z nich mieściło się w środku. Albo wilk, albo koza, albo kapusta. I teraz jest pytanie, co musiał zrobić gospodarz, żeby przewieźć wszystkich bezpiecznie na drugą stronę. No, gospodarz pewnie musiał najpierw przewieźć, no co, nie mógł zostawić na brzegu wilka i kozy, nie mógł zostawić na brzegu kozy i kapusty, w związku z tym musiał przewieźć kozę i na drugi brzeg i razem musiał, tak, na drugi brzeg musiał po prostu przewieźć kozę. No tutaj został wilk z kapustą, wilk nie jada kapusty, także ta konfiguracja jest bezpieczna. A po czym wraca nasz gospodarz i zabiera tym razem, kogo zabiera? No wilka zabiera. Zabiera wilka, przewozi na drugą stronę wilka, razem z nim też się porusza. Tak. No i teraz nie może zostawić tu wilka z kozą, więc zabiera z powrotem kozę na ten brzeg, z którego zaczynali. No i teraz zabiera kapustę i przewozi kapustę na drugi brzeg. A już nie będę ruszał gospodarzem. Teraz na drugim brzegu jest wilk i kapusta, to też jest bezpieczna para. Wraca z powrotem, no i wraca po kozę. No i w ten sposób nigdy w nieobecności gospodarza na jednym brzegu nie były razem dwoje tych zwierząt i jedna roślina, to znaczy nigdy razem nie było wilka z kozą, ani kozy z kapustą. No i na tym polega rozwiązanie tej zagadki.